Cześć, przygotowałam dla Was nowy trening na pośladki oraz brzuch i tym razem wykorzystamy sobie hantle, gumy miniband i powerband. Będą takie trzy części w tym treningu, każda będzie z innym sprzętem, w każdej mamy dwa ćwiczenia, będą to ćwiczenia takie wzmacniające. Jeżeli użyjesz jeszcze większego ciężaru, to możesz je potraktować jako taki trening siłowy. Przygotuj się, przygotuj wodę i możemy zaczynać. Teraz się rozgrzejemy. Stajemy w delikatnym rozkroku, wdech, wydech i krążenia warkami. Trzy razy do tyłu i trzy razy do przodu. Ok, ramiona szeroko i step out, akcentujemy palcami i małe kółeczka zataczamy naszymi ramionami. Ramiona są sztywne, plecy są proste, łopatki ściągnięte. Ok, i teraz unosimy nogę na jedną i drugą stronę, wykonując taki lift. Napinamy pośladek raz i druga strona dwa. I teraz ugniemy nogę, pięta idzie do tyłu. Ok, i teraz kolano idzie do góry, dodajemy krążenie ramionami. I teraz kopnięcie do przodu. Ok, i teraz przyciągnij kolano do siebie i wypad do boku. Kolano do siebie i wypad do boku. I tak na zmianę. Ok. I teraz wykonujemy taki opad tułowia. Można delikatnie ugiąć kolana. Plecy chcemy mieć proste. I opieramy się na naszych kolanach, do góry, zwrot i do góry, zwrot. Ok, spróbujemy zejść niżej i naprzemiennie prostujemy jedną i drugą nogę. Jeżeli możesz się oprzeć na ziemi, to super. Dobra, zejdźmy do klęku. Kolana są szeroko. Siadamy. Wyciągamy plecy. I wracamy do góry. Siadamy. Wyciągamy plecy. I wracamy do klęku. Ok. I teraz kolana pod biodrami. Duży krok do przodu, raz, dwa, trzy i zmieniamy. Ok, i teraz siadamy na naszych piętach, wzmoc bioder i druga strona to samo. Dłonie otwarte i
Teraz unieś biodra w górę i wracamy do plęku. Ok. Dobra. I teraz ostatnie pajacyki. Jeżeli nie możesz skakać, nie chcesz skakać, możesz zrobić takie odstawianie nogi. Ok, rozgrzewka zrobiona. Zaczynamy nasze ćwiczenia. Pierwsza część naszego treningu z hantlami, dwa ćwiczenia z hantlami, pierwsze na pośladki, drugie na brzuch. I teraz zabieramy nasze hantle, stajemy sobie w rozkroku, nie za szerokim, hantle trzymamy przed sobą w dole i wykonamy sobie taki przysiad sumo z podwójnym pulsem w dole. Raz, dwa i do góry. Hop, hop i wracamy. Kolana idą szeroko. Pośladki idą mocno do tyłu. Raz, dwa i wracamy. Cały czas trzymamy ściągnięte łopatki. Możesz to ćwiczenie wykonać też z jednym cięższym hantlem albo nawet z ketlem, tylko pamiętaj, żeby schodzić nisko, jak najniżej, duży zakres ruchu i w górę. Raz, dwa. Pierwsza seria wykonana, 45 sekund pracy, 15 sekund odpoczynku. Jeszcze 3 razy to samo powtórzymy. Pamiętaj, żeby cały czas trzymać proste plecy, szeroko kierować kolana i żeby obciążyć całą stopę, nie przenosić ciężaru ciała na wewnętrzną krawędź tutaj, bo zobacz, jak się kolana krzyżują wtedy. Cała stopa zewnętrzna, część stopy też jest obciążona. Raz, dwa i góra. Nisko ten puls wykonaj. Mamy jeszcze 2 razy. I już się ustawiamy. I raz, dwa, góra, hop. Raz, dwa, góra, hop. Teraz? Ok, dobrze. I ostatnia seria przysiadu, zanim przejdziemy do naszego drugiego ćwiczenia. Plecy proste, zaczynamy. Wdech i wydech. Dobra, odkładamy jednego hantla, schodzimy sobie do siadu, a następnie
do leżenia. Będziemy się podnosić do góry i skręt do boku. Hop, góra, skręt do boku. Staraj się przy podnoszeniu trzymać hantla raczej nad głową niż do przodu, bo on wtedy będzie nam fajnie utrudniał. Jeżeli dasz go tak jak teraz mam do przodu, to będzie ci pomagał wstać. Więc nie do końca o to nam chodzi tym razem. Ok. Jest. Pierwsza seria zrobiona. Za momencik druga. I już się szykujemy. Możemy zacząć z tej pozycji. Do leżenia. Do góry i bok. Do leżenia. Do góry i bok. Okay. Jeszcze dwa razy. Oddychamy i szykujemy się. Dół, góra i bok. Trzymaj pępek do siebie podczas rolowania. Dobra, i ostatnia seria przed nami i będziemy przechodzić do części drugiej, czyli tej z gumami miniband. Zaczynamy. Zrobione. Przechodzimy dalej. Część druga z gumą miniband i znowu mamy jedno ćwiczenie na pośladki, jedno ćwiczenie na brzuch po 4 serie. Stajemy sobie na szerokość bioder, plecy wyprostowane, lekko ugnij biodra i wykonujemy 2 pulsy i wracamy. Raz, dwa i wracamy. Wysoko noga. Pamiętaj, żeby tutaj nie dodawać takich dodatkowych ruchów, tylko podnosimy nogę, reszta ciała jak najmniej się rusza. I mamy tutaj w tym ćwiczeniu najpierw pracę jedną nogą, potem zmiana, czyli na każdą nogę będą 2 serie. Dwa, wysoko i wróć. Góra, góra i dół.
okej. I druga noga wykona to samo. Lekko zgięte biodra, nie stój na baczność, troszeczkę się pochylamy i to samo, dwa pulsy w górze. Raz, dwa i wracamy. Góra, góra i jest. Tutaj możesz sobie dotknąć palcami do podłogi, żeby złapać równowagę. Możesz też stanąć na przykład przy ścianie, przy krześle, jeżeli masz taki problem, że gdzieś ta równowaga ucieka. Raz, dwa, hop. Ok, jest druga seria. Fajnie czuć się, mam gumę o małym oporze. Link oczywiście do gum, do hantli, zresztą też do maty w opisie pod filmem, jak zawsze. I lecimy z trzecią serią. Pamiętaj o prostych plecach. Pilnujemy łopatek. Barki odsuń od uszu. I ostatnie 10 sekund. Dobra. I jeszcze jedna zmiana i potem zejdziemy sobie znowu na matę do naszego ćwiczenia na brzuch, ale jeszcze dajmy z siebie wszystko w tej ostatniej serii. Biodra lekko w tył, ręce mogą iść na biodra albo być przed ciałem. Pamiętaj o plecach. Jak dajesz je do przodu, to żebyś nie ćwiczyła w takiej zgarbionej pozycji. I schodzimy sobie do leżenia. Wykonamy teraz ćwiczenie na brzuch. Ramiona są wzdłuż ciała, wąsko, tak żeby głowa się opierała na ramionach, żeby nie była w powietrzu. Uginamy nogę, jednocześnie wykonując spięcie, przez to, że ramiona są wysunięte daleko nad głowę. Mamy więcej pracy. No i przez to, że guma oporuje nam na nogach, też mamy więcej pracy. Czyli powinnaś fajnie czuć brzuch. Jeżeli czujesz, że jest za ciężko, że nie umiesz tak zrobić, to możesz zrobić dłonie tutaj. I mała pauza w górze. Odpoczywamy i jeszcze trzy razy powtarzamy. Głowa oparta, zaczynamy. Spięcie i wracamy. Pamiętaj, żeby nogi nie przesuwać tak bardzo, bardzo mocno tutaj, tylko w okolice nad biodro. Okay.
parę oddechów i jeszcze dwie serie mamy do zrobienia. Zaczynamy. Okej. I ostatni raz wykonamy. Dodajmy nam wzdłuż ciała. Zaczynamy. Hop i wróć. Hop i wróć. Ok, super, zrobione. Przechodzimy do ostatniej części z gumą powerband. Troszeczkę się przemieściłam po to, żeby zainstalować sobie gumę powerband do ćwiczenia na brzuch. Pamiętaj, żeby była zamocowana o coś stabilnego, co się nie przesunie. Może to być jakiś ciężki mebel albo za pomocą uchwytu drzwiowego możesz sobie na przykład właśnie do drzwi zamontować. Tutaj mam powerband, z którą będę wykonywać pierwsze ćwiczenie z tej części, czyli ćwiczenie na most z gumą powerband. Zahaczam sobie w ten sposób, czyli pod stopami zabieram sobie gumę na biodra i już zaczynamy wznosy bioder i wracamy. Ta część z gumą powerband jest oczywiście z łatwością można zastąpić te ćwiczenia hantlami, ale specjalnie wprowadzam gumę powerband, bo wiele z Was te gumy ma i chcecie sobie z nich robić regularnie użytek. Co bardzo mnie cieszy, bo to jest super urozmaicenie treningu, można fajny opór wprowadzić. Teraz wykonujemy most. Pamiętaj, żeby wysoko pchać kolce biodrowe, żeby trzymać brzuch aktywny, nie wyginać się w odcinku lędźwiowym. Ok, super. Pierwsza seria zrobiona. Jeszcze trzy zostały identyczne. Łapiemy kilka oddechów i zaczynamy. Do góry i wracamy. Fajnie, jeżeli guma jest właśnie oparta w okolicach tutaj tych kolców biodrowych, tych twardych części. Wtedy będziesz czuła, że pchasz do góry dobrym miejscem, że idealnie się pośladek aktywuje. Stopy są całe w podłodze, na szerokość bioder. Pamiętaj, żeby kolana nie schodziły do środka. I dół, wydech, góra, hop i wracamy. Hop i wracamy. Guma powerband daje tutaj fajny opór, porównując, ok, mamy. Porównując na przykład do hanty, z którymi przed chwilą ćwiczyłam, które ważą 1,5 kg jedna sztuka, no to tutaj jest dużo większy opór i tak jak mówię, można wykonać z hantlami, ale z gumą powerband bardziej poczujesz pracę. Góra i dół. Jeżeli masz cięższe hantle do dyspozycji, to też super.
góra i dół. I wysoko i w dół. Staramy się w górze delikatnie przytrzymać, żeby mocno te mięśnie tutaj się zmęczyły. Ok, jest. I została nam jeszcze jedna seria tego ćwiczenia i potem od razu sobie przejdziemy do ćwiczenia na brzuch. Ja już tutaj mam wszystko tak ustawione, żeby tylko zrobić szybką zmianę. Będziesz miała oczywiście zaraz po tym ćwiczeniu gdzieś tam w kwadraciku podpowiedź, co jest następne. Więc jeżeli nie masz uszykowane w ten sposób co ja, to sobie zapauzuj i przygotuj na to ostatnie ćwiczenie. Bo zaraz przejdziemy właśnie do tego ostatniego ćwiczenia. I góra, wydech, hop. I góra, wydech, hop. Ok, dobra. I uwalniam się z gumy, żeby od razu przejść właśnie do ćwiczenia na brzuch. Zabieram gumę w ten sposób, nad siebie, nogi do góry i będę wykonywać ćwiczenie podobne do martwego robaka. Opuszczam nogę i przy podnoszeniu nogi staram się jeszcze mocniej napiąć gumę. W ten sposób powinien się aktywować super brzuch. Tu jeszcze sobie troszeczkę ciaśniej złapię. Noga i hop. Tak, żeby idealnie oporowało, kiedy ramiona są nad barkami, dłonie są nad barkami. I góra, hop. To jest świetne ćwiczenie na kor, na brzuch. I góra. Jeżeli ciężko ci jest opuścić taką wyprostowaną nogę, możesz sobie ją ugiąć w ten sposób. Ok. Chwila odpoczynku i jeszcze trzy serie do zrobienia. Już się szykuję. Zaczynamy. Opuść nogę i napnij. Opuść nogę, podnosząc, jeszcze wyciągnij gumę. Ok, zrobione i jeszcze dwie serie przed nami. Powoli się możemy szykować. Ok, i lecimy. Noga, dopnij. Noga, dopnij. I ostatnia seria przed nami. Po ostatniej serii przejdziemy sobie do takiego bardzo krótkiego rozciągania. Zabieramy i lecimy. Opuść i wróć. Opuść i wróć. Dajcie znać w komentarzu, oczywiście po treningu, nie teraz,
która część najfajniejsza. Z jakim sprzętem najlepiej Wam się ćwiczyło. Z jakim sprzętem najlepiej poczułyście mięśnie. A może właśnie chodzi o ten całokształt i zaangażowanie naszych mięśni w różny sposób za pomocą różnych sprzętów. Ok, super. Podnosimy się i od razu przejdziemy do rozciągania takiego krótkiego. Dajemy sobie nogę do przodu w ten sposób, że pięta jest pod przeciwnym biodrem i sobie tak chwilę zostaniemy. Chcemy dobrze porozciągać pośladki, no bo one tutaj miały bardzo dużo pracy w tym treningu. Spokojnie oddychamy. Staraj się z wydechem rozluźniać mięśnie. Ok, i zmienimy na drugą nogę. I oczywiście zachęcam Was do tych dłuższych sesji rozciągania, które są na moim kanale. Po treningu zwykle robimy coś krótkiego, takiego, żeby dać ulgę właśnie tym zmęczonym mięśniom, ale często potrzeba jest jednak, żeby poświęcić na to rozciąganie i mobilność trochę więcej czasu, więc warto sobie raz w tygodniu na przykład trochę dłuższe rozciąganie wprowadzić. Ok, siadamy sobie w siadzie skrzyżnym i powoli opuszczamy plecy do przodu tyle, ile możesz. Dobra, i teraz wyprostuj nogi. Spróbuj chwycić od spodu w ten sposób albo wyżej, tak żeby unieść tą nogę i żeby poczuć, jak tutaj się rozciąga tył. Staraj się wyprostować. Ok, druga noga. Jeżeli się da, to wyżej. Ok, i teraz jeszcze przejdziemy sobie do klęku otwartego, tak jak było w rozgrzewce, kolana są na zewnątrz. Siadamy sobie i wyciągamy ramiona mocno w przód. Ok, i teraz kolana na szerokość bioder, ramiona do przodu i zostawiamy biodra wysoko, możemy sobie oprzeć czoło na matę. I wracamy do klęku, siadamy sobie na naszych stopach, bierzemy wdech i wydech, i jeszcze raz wdech i wydech, i ostatni raz wdech i wydech. Ok, trening zrobiony. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że poczułyście to, co miało popracować. Koniecznie dajcie znać, jak poszło i do zobaczenia na kolejnych treningach. Cześć!